Serdecznie witamy wszystkich hodowców na wspólnym domniku w Kosakowie. Regularnie gościmy. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj zobaczyć, co się dzieje, ale też przywieźć tutaj koledze Maćkowi rodowody do gołębi młodych, które tutaj mieliśmy wystawione na sprzedaż. Tutaj hodowce, one są dość małe, to jeszcze nie zabierają, nie nadają. Sobie tydzień będą. No, wysyłane, ale tutaj musimy to wszystko uzupełnić. Ale zobaczmy, w międzyczasie patrzymy, są gołębie ze wspólnego gołębnika. Widzę, na dachu część jest, a część jest w środku. Uczę je już tak praktycznie, żeby wchodziły. Jeszcze no, jest trochę takich, co nie chcą wchodzić, i tych moich i... To zostały one rano były wypuszczone? Tak, te dwa boksy, bo teraz chcę po południu. Bo widzę, że masz właśnie tutaj otwarte w dwóch, a w dwóch zamknięte. Chcę otworzyć znowu wieczorem, jak sobie zaczną wychodzić, bo one praktycznie jeszcze nie wychodzą. Tutaj lot, który byliśmy teraz w niedzielę miałeś, to jak tam te twoje, co tam kuracje na nich trenowałeś? Znaczy tamte nie chodzą, samiczki lecą. Całkiem rzuciły opierzenie? Nie, po prostu już nimi nie będę lotował, bo to jest bez sensu tam zaczynać z samiczki? Któregoś lotu. A samiczki, no mówię, praktycznie u nas były troszeczkę komplikacje, początek sezonu był awaria, znaczy nie awaria, no po prostu mamy nową kabinę, która praktycznie nie jest jeszcze, dokładnie jej nie przetestowaliśmy i mieliśmy problemy na trzech lotach z otwieraniem klatek, klatki są typowo, tam są na elektromagnesy, czyli były straszliwe problemy, tak jak ja koszowałem na przykład 14 gołębi czy ileś, to jak trafiały na te klatki, no, które były otwierane z dużym opóźnieniem, no to mówię, tak dostawałem na końcówce. Teraz zrobiliśmy wszystko, już jest zrobione, mam nadzieję, perfekcyjnie. Czyli w tej chwili zakoszowałem na ten lot. Ciężki lot był, naprawdę dużo gołębi poginęło dobrych. Zakoszowałem 14 gołębi, 9 samiczki. Mam w konkursie. 9 w konkursie, dwóch nie ma. No. I to takiej samicy, która no... Ale jeszcze może dojdzie, no spokojnie. No, mam taką nadzieję. Zobaczymy. Tutaj masz te gołębie młode ze wspólnego gołębnika. Wszystkich razem na wspólnym gołębniku ile masz już? 430 kilka. Będą jeszcze jakieś, się spodziewać? Tak. To do ilu dojdziemy, myślisz? Do 500? Nie mam pojęcia, bo niektóre osoby się w ogóle nie odzywają, a mają tam wpłaty zaliczkowe zrobione, a się nie odzywają. I czekamy na te gołębie. To kiedy przyjmujesz? Znaczy praktycznie ten tydzień to był już końcowy tydzień. Do 30 jest ewentualna wymiana gołębi, które tam coś się z nimi może stać. W tej chwili są trzy gołębie wymienione. Nie? Po prostu trzy nie dały rady. Dwa się rozbiły. Jednego po prostu usunąłem. A dwa rozbite i tak solidnie rozbite, że też musieliśmy usunąć. Dobrze. Czyli widzimy, mamy tutaj te gołębie. Będziemy tutaj co jakiś czas przyjeżdżać. Na razie tak, dziękujemy. Jest 430 chyba 5 gołębi. No mówię, jutro przychodzą gołębie jeszcze i z Norwegii. Parę z polskimi obrączkami będą, czy z norweskimi? Nie, znowu z norweskimi i znowu jest, tak jak Angliki, które są bez kart. Też są bez kart, norweskie tak, tak też są bez kart, no oni, też oni tak mają. Aczkolwiek ostatnio znalazłem parę duńskich, no nic. No właśnie. To na razie dziękujemy, a co jakiś czas, kiedy odwiedzimy kolegę Maćka, będziemy patrzeć i relacjonować, co się dzieje. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.